Heja ludzie i ludziska, z tej strony Recek i to was w kolejnym odcinku z serii Grand Theft Auto Vice City. I ostatnio zakończyliśmy misję dla Tomiego Versetiego. Teraz nasza willa Versetti generuje dochód, generuje profity i w ogóle wszystko fajnie, pięknie. Oraz zrobiliśmy też jedną misję dla bikerów, która mi poszła tragicznie, ale z drugiej strony jakoś mi się nawet udało ją ukończyć, gdyż był to wyścig i w ogóle. Wyścig to nie byłby dla mnie problem, tylko problem był w tym, że to był wyścig na motocyklach, a ja za jednośladami wiecie, że niespecjalnie przepadam. Dobra, poproszę fajniejszą stację radiową, jak jest na przykład Flash FM. Wait a second, gdzie jest Flash FM? O, tu jest Flash FM, proszę bardzo. Okej, okay, no to lecimy. Lecimy na początek odebrać... Nie, w sumie nie lecimy odebrać dochodu z naszej willi, tylko po prostu polecimy od razu robić misję bikerów i ponownie mi się udaje ten numer, który zrobiłem ostatnio. Mianowicie ten numer, w którym to... Jakby to powiedzieć, bustułem po prostu dachy tego budynku. To może by zakosić tam ten wóz strażacki? Nie, nie będę kosił żadnych wozów strażackich ani nic. Okej, dobra, to jest... Aucik. Dobra, z tego co się orientuję, dla bikerów będą 3 misje, albo 4 bodajże. Nie no, wiem, że 3 na pewno. Jedną mam już z głowy, a pozostałe 2, 3 to... Nie, czekajcie, bo jedna misja to jest, żeby zrobić rozwałkę. A druga to... A kolejna, w której to będziemy musieli odzyskać też motor naszego szefa, naszego piekarza tutaj. Big Mitch Bakera. Tak, jego pseudonim bakerski to jest Baker. Dobra, to zobaczmy, jaka to jest misja. To jest misja... Missing with the man. Missing. Got you again. Hey, Versetti. Cougar says you can handle a bike pretty good. Yeah, how many more errands am I gonna have to run? I'm a very busy man. If it's a fight that's gonna settle this, then bring it on. Being one of us ain't just about brawling. It's about being part of a family. Yeah, I've been part of a family before, all right. It didn't work out. Yeah, right, but this family takes care of its own. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time. Yeah, that's right, I've done my homework. This here's the biggest family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during Nam Ugly Business. Which is why I'm gonna ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. Czyli w wielkim skrócie, w tej misji robimy zamęt. Musimy po prostu pełnić chaosomierz. A jak to zrobimy? Niszcząc, kasując samochody i w ogóle. Okej, okay, dźwięk informuje, że wypełniłem część chaosomierzu. Okej, okay, tutaj to mi sprawę trochę łatwi. Badadadadada. No, M4 mi trochę ułatwi to zadanie, nie powiem. Okej, okay. Są tutaj policjanci. Dobra, chaos, chaos! Dobra, wow, w mordę! No trochę mnie tutaj skasowali, nie powiem. Okej, okay, jest trochę chaosu mierzu wypełnione. Już chaos, coraz więcej tutaj tego. Dobra, nie będzie łatwo z jednej strony, ale z drugiej strony... No muszę dać radę! Z drugiej strony, wiem, że gdzieś tu w okolicy jest kamizelka, także ona mi będzie dla mnie naprawdę bardzo pomocna. Plus jeszcze by się przydało ewentualnie, żeby ogarnąć jakąś, nie wiem, kamizę, jakieś hapeki ewentualnie, albo coś. Nie no, hapeki to może niekoniecznie, ale na pewno kamizeleczkę, na pewno kevlar. Kevlar to naprawdę będzie nieocenioną pomocą. Ej, tu w ogóle mamy 50 sekund na to, na wykończenie tego. Ej, mam jeszcze spasa, mogę szybko... O, właśnie. No, dawaj. Bang, bang. Wow, helikopter. No, ładuj! Okej, okay, jest trochę więcej chaosu już. Bang, proszę bardzo. Okej, okay, helikopter obrywa i... Ja też obrywam! A tutaj już ledwie co... Mam zdrowia i w ogóle. Dobra, jest, pięknie. Sensownie. Niech ten helikopter padnie w końcu. To mi bardzo ułatwiło sprawę. Jest, misja ukończona. Tylko teraz pytanie, jak ja zgubię ten pościg, goddammit? Dobra, to wiecie co? Nie, biorę śmigłowiec. Szybko. O, fuck, nie! Nie śmigłowiec. Okej, okay, padłem. Wasted. Plus jest taki, że jesteśmy blisko sklepu z amunicją. Plus jest taki, że mamy sporo kasy.
która z drugiej strony miała też być przeznaczona na coś nieco innego. No ale z drugiej strony, skoro takie rzeczy się zdarzają, no to niestety, ale trzeba tutaj ponadrabiać te braki. Dobra, MP5, myślę, że amunicji starczy. Tutaj też amo starczy, tutaj starczy. Tutaj też i tu. No, 30 tysięcy mnie to wszystko kosztowało, po prostu świetnie. Połowy budżetu się pozbawiłem. O, Blista Compact. Nie wiem, jeździłem tym samochodem w ogóle w tej grze, czy niekoniecznie? W sumie nieważne, czy jeździłem, ale... No cóż, mam okazję nim pojeździć i... Naprawdę fajny jest samochód. Taki sterowny, taki... Tak dobrze się prowadzi w ogóle. I przypomina Honda CRX, którą też nawet całkiem lubię. Jest nawet całkiem spoko samochodem i w ogóle, więc no... Ten tego i w ogóle... No, będzie. No po prostu fajne autko. Podoba mi się. Ale dobra, w każdym bądź razie. Następna misja. Misja, która zwie się... Hogtied. Hey there, Mitch. Well, if it ain't badass for city. Now I want to see how good you can fight for your patch. A local street gang made the mistake of stealing my hog. Probably because of some machismo thing or something. Me and the boys would go over there and teach them a lesson in respect and all. Anyways, then I got to thinking. This would make a good initiation for you. You get my bike back, you can tell Paul he's got his security. Come on! Come on, come on. Okej, zadanie jest proste. Dobra, to nam więcej... A, dobra, się zastanawiałem po części i się nie mogę ruszać w ogóle. Mamy odzyskać motocykl Bakera. Mamy go po prostu odzyskać i okej. Możemy wskoczyć właśnie tutaj, tym... Nie wiem, no mniej więcej właśnie tak planowałem tutaj to zrobić, bo jest tam właśnie ten motocykl skrywany właśnie z Ammunition tam mniej więcej. Dobra. Nie, to chyba shotgunem trzeba rozwalić. O właśnie. Dobra, trochę amunicji się pozwoli, ale z drugiej strony mam motocykl, którym wjadę. W którym skoczę tam po prostu. Okej, a wiecie co? Ustawmy sobie stację Wyrok, a co mnie tam? Dobra, to teraz gdzie to... Okej, to jeszcze nabierzmy trochę rozpędu poprzez specjalną technikę, która nam pozwoli nabrać jeszcze większą prędkość maksymalną i w ogóle i... Dobra, lecisz, lecisz, Tommy! Tommy, leć, Tommy! Auć! Dobra, trochę nie do końca tak planowałem wejść, ale z drugiej strony... Przynajmniej się udało. Ej, snajperka mi się przy, w sumie tutaj przydała. Dystans 210 stóp. Okej, może być. Dobra, tam jest... A, w sumie już się kapnęli, że tutaj jestem. Zostałeś zauważony. W sumie ciężko tutaj w Vice City, żeby nie dać się nie zauważyć. Dobra, to gdzie są te typy? O, dobra, widzę jednego. A, to chyba te... O, o, o! Wait a second. A, oni mają tylko teki. A to spoko, chociaż nawet nie teki. Oni w ogóle przychodzą do mnie z Melasa przywalić mi. O! Z Melasa mi przychodzą przywalić, jak gdyby nigdy nic, jakby myśleli, że dadzą radę. Tacy hardkorowi wojownicy i w ogóle. Okej, przeładowanko poprzez scrollowanie. Zawsze to takie coś na propsie. Okej, tutaj będzie... O, tutaj jeszcze. Jeszcze trzech, dwóch. Mała popraweczka. Okej, główka, pięknie. Dobra, tutaj cyk, proszę bardzo. I tutaj cyk. Akurat jeden nabój został pod koniec. Ej, oni będą tak w nieskończoność wychodzić, czy mi się tak tylko wydaje? No chyba tak! Dobra, to ja robię tak. Po prostu biorę ten motocykl i spadam stąd. Tylko mam nadzieję, że mi nikt odpony nie przestrzeli ani nic. I... Podstawowe pytanie. Jak ja do diabła stąd wyjadę? Ej, czekajcie, chyba widzę. Chyba już widzę moją drogę wejścia. Uii! Do widzenia! Auć! I w międzyczasie jeszcze... Nie, to są mołotowy. Dobra, odwalcie się. Spaduwa. Okej, ty tutaj giniesz, tutaj głowę obrywasz. Ale tak głowę obrywasz, że ci aż się oderywa ta głowa. Dobra, i mamy zwrócić motocykl do baru. I elegancko. Misja całkiem łatwa, niezbyt trudna. Trochę mnie kevlaru pozbawili, ale z drugiej strony zawsze to będzie można nadrobić. Bezproblemowo. Bo kevlar jest w pobliżu baru, tylko... Ten motocykl mógłby jakoś lepiej strzelać. Podstawowe pytanie. A, dobra, nie mam żadnej opony przestrzelonej, bo się nawet iskry nie sypią. Da! Mogłem to przecież tak sprawdzić, a nie patrząc po bokach, a w międzyczasie ignorując zagrożenia przychające z innych stron. Okej, cyk, proszę bardzo. A,
Moja blista kompakt nadal tutaj stoi. O, proszę, czeka na mnie. Ach! Dobry samochodzik. No, Tommy. Idziesz. A, ktoś tutaj odbiera po prostu. Ej, to nie jest przecież Big Mitch Baker. Ej, typie! To nie był twój motocykl, to był Bakera! To był piekarza motocykl! Dobra, ale anyway, mamy 4000, mamy znowu full kamizelę. I teraz wracamy do mojej Hondy CRX i zostały nam właściwie tylko misje dla Lovefist. Także jedziemy, zajmijmy się tematem. O, mordę! O, przepraszam najmocniej! Nie do końca chciałem właśnie, żeby to się tak potoczyło, bo... No bo, nie no, jest mi trochę przykro, że was przejechali w ogóle, tam, że połamali jesteście i ten tego. Dobra, ale w każdym bądź razie jedziemy teraz na kolejną misję The Lovefist i prawdopodobnie od następnego odcinka będziemy się zajmowali kupowaniem posiadłości i wykonywaniem misji dla nich. O, telefon. Hey, it's Mitch. You did good, Tommy. Good to have the old girl back. You tell Kent Paul, he'll get his security for the gig. You have my word on that. Now keep yourself out of trouble. Okej, okay, czyli mamy zagwarantowane bezpieczeństwo ze strony właśnie bikerów. Okej, okay, no to jaka misja? Czy to jest ta misja? Nie, chyba nie. Publicity Town. Tommy, man, that psycho's back! What's going on? That psycho won't leave Lovefist alone! You didn't kill him, man, and now he's back! Yeah, the thing is... The thing is, we need someone to drive the limo we can trust, cause that nutter keeps making threats! Michelle, man, I need my mom! Ej, to chyba jednak jest ta misja, o której myślę. Guys, calm down, I'll handle this. Normally I wouldn't busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals. But in your case, I'll make an exception. Oj, Tommy. I to chyba jest ta misja. I rzeczywiście nawet ktoś napisał, że pada podczas tej misji. Time for a whale and drink. Are you finished just 100 yards doing roading? Better make it a large one then. Hey Tommy, change the tunes, man. I get all confused if my head's not banging. Ah, look, what's this? Hey, Tommy, stick this tape on. Lovefist, your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. Well, now I'm giving you the chance to die. You try and slow down, your limousine will explode along with your big hairy asses. Tommy, pal, you've got to save the band. I'm getting bored of this. To sytuacja wygląda tak. W limuzynie jest bomba. O, Speed! Dobra, już. Dobrze. Okej, to nasze zadanie jest po prostu jechać szybko. Bez względu na wszystko. Bez względu na wszystko nie możemy zwalniać, a w międzyczasie członkowie Rofis będą próbowali po pijaku rozbroić bombę. Aha, i w międzyczasie będą panikować. Fajnie, panika też zawsze na promocie. Nie no, w sumie to ma sens nawet. Wystarczy tylko, że pozbędziecie się całej swojej paniki, jaka jest wewnątrz was. Ej, w sumie ja chyba też powinien to zrobić. O mój Boże! Wszyscy zginiemy! Bomba jest w limuzynie! O mój Boże, pomocy! Nie pożegnam się z rodziną! Jezus Maria! Gdzie jest list? Gdzie telefon? Dajcie mi telefon, muszę zadzwonić do żony! O mój Boże, zginiemy to wszyscy! Wszystko przez bombę i przez jakiegoś psychopana Lovefist! Jezus Maria! Dlaczego? Dlaczego mnie to musi spotykać? Już mi lepiej. Dobra, to teraz zachowajmy zimną krew i postarajmy się, żeby ta bomba nie dupnęła w tej limuzynie. Bo nie będzie wesoło. Ale autentycznie nie będzie wesoło. Wiem, zagłuszyłem trochę dialogi podczas właśnie, jak zespół rozbraja te bombę i w ogóle, ale... O, przyspiesz! Okej, trochę przyspieszył. O fuck! Za bardzo zwolniłem, bo chciałem wyhamować w ogóle. Dobra, plus jest taki w ogóle, że tego. Że nie potrzeba tutaj żadnej broni ani nic. Plus jeszcze to się wszystko nadrobi tam generalnie w tym tam. W sensie takim, że no... posiadłości w ogóle. Dobra, pomijamy tutaj to. A mogę pominąć to tutaj? Czy nie? O, mogę pominąć, dobrze. Keep the pedal to the metal. We gotta find a bomb. Can we just drive around all day? I would get plenty. To może w międzyczasie teraz dam wam posłuchać dialogów, skoro jest druga taka okazja. Bo te też są genialne, po mniej więcej
po drodze. Hey, the vodka bottle's got wires coming out of it. That's no vodka. That's boomshine. Fire up the bar! Jesus, the panic! On the telly. You can't pull out one of the wires. Which wire? I don't know, man. I don't have a clue. Willie, see, show me. I'm gonna play bass in hell. Tommy, man, keep driving fast, pal. Somebody do no, yadda. Clever! I się znaczy ma niemiecki akcent? Co? E? Que pasa? Ej, o co chodzi? Czemu nagle teraz to się tak stało i w ogóle? Ej, nie, teraz autentycznie zgłupiałem. Teraz w tym momencie to ja autentycznie zgłupiałem. No, dokładnie, pedal to the metal. Tylko żeby był ten pedal to the metal, to najpierw trzeba zrobić cokolwiek, żeby tutaj, no wiecie, no. Jakby to mam powiedzieć, trzeba mieć drogę, żeby ten pedal to the metal wciskać. Przysz. Okej. That's boomshine. Kurczę, no nie wiem, ale mi się nawet podoba to, jak on to wymawia mniej więcej właśnie to słowo i wow. Cokolwiek się stało, dobra. Nieważne, never mind. Anyway. Lecimy z tematem dalej i próbujemy przeżyć! Przeżyć! Powiedziałem przeżyć! Nie! No fuck. Może powinienem był pojechać poprzednią trasą? A może powinienem był jechać i szybciej niż powinienem? Może tak na granicy bezpieczeństwa? Hej, może tej metody właśnie spróbuję. No bo kurde! To jest bardzo prosta misja! I nawet fajna ze względu na dialogi. I w ogóle. Dobra, no to cia. Jedziemy tędy. O! Bomba się uzbraja. Dobra, to jedziemy powoli. Jedziemy nie za szybko, żeby członkowie zespołu mieli czas na rozbrojenie bomby. Na spokojnie. That's boomshine! I znowu panika. I jest podpięta do detonatora i w ogóle. Picie nie zabije. Zamierzam grać na basie w piekle. Jezus Maria, jakie teksty tu lecą, serio. Nie dość, że jesteście tylko muzykami, to jeszcze dodatkowo jesteście teraz cali pijani. A mi się powoli droga kończy. Halo panowie, droga mi się powoli kończy. Szybciej z tą bombą, proszę. Ładnie proszę z tą bombą. Rozbrajecie ją. Im szybciej to zrobicie, tym lepiej dla nas wszystkich. Wszystko wygląda na zielone, wszystkie kable zielone! Jezus Maria, pomocy! Dobra, przyspiesz! Okej! Dobra. No! Bomba rozbrojona, pięknie! No i teraz ten. I teraz się chłopaki cieszą. A my mamy zadanie zabrać chłopaków z Loffis na koncert. Jako że bomba jest już rozbrojona, jako że już wszystko ładnie i pięknie jest ogarnięte. Ale kurde, no jedna z fajniejszych misji. Nie ze względu na to, że tam, że jest po prostu ten motyw właśnie z tą bombą, ale po prostu. No teksty jakie tam padają i ogólnie panika, no. Takie trochę. Nie no, taka trochę paniczna jazda i w ogóle, ale w każdym razie, no. No wiecie, o co mi chodzi, no. Fajna misja i w ogóle, ej! Co ten samochód właśnie zrobił? Ja pierdziule! Takie manewry? Na środku ulicy? Serio? Ej, swoją drogą jeszcze pytanie, czy będę mógł zachować sobie tą limuzynę. Bo jeśli będę mógł, to ja sobie chętnie odstawię do mojego garażu, właśnie w willi Versetiego. I w ogóle, będzie fajnie i pięknie i dobra, jesteśmy na miejscu.
Pięknie. No i proszę bardzo, mamy tutaj salę koncertową, wszystko ładnie, pięknie przygotowane, ewentualnie jest już po koncercie. Nie no, zaraz się dowiemy, czy to jest przed koncertem, czy po koncercie. Też ma się zepsuła. Panowie, chyba wciągnęło taśmy. I nawet nie zareagowaliście na to. I proszę bardzo, 8000 na naszym koncie. Mógłbym mieć trochę... limuzyna Love Fist. Taka fajna i w ogóle i ze sprężarką wystającą z maski. Najsik, biorę to do mojej willi. I teraz generalnie sytuacja wygląda tak. Mamy zrobione wszystkie misje fabularnych. Bo jeszcze nie wyjaśniła się cała sprawa związana z Sony i w ogóle tam tego, no. Będzie. W każdym razie, teraz jest sytuacja taka, że następne misje nam się nie odblokują, dopóki nie spełnimy odpowiednich warunków. Z tego co się orientuję, trzeba wykonać... Trzeba kupić 6 posiadłości, z czego dla 4 trzeba wykonać wszystkie misje. Ale z drugiej strony, ja postaram się zrobić misję dla każdej posiadłości dostępnej w Vice City. Dobra, i w ogóle pozwólcie, że przełączę się na mapę, żeby wam pokazać mniej więcej, gdzie są te posiadłości. Okej. To tak, sytuacja wygląda w taki sposób, że w Downtown nie mamy żadnej posiadłości, w sensie tutaj, w tej okolicy. Za to tutaj, okolice Little Height i Little Havana, to mamy tak. Na pewno mamy korporację taksówkarską. Na pewno mamy lodziarnię, gdzieś mniej więcej tutaj przy tej głównej alei. Na pewno mamy też... Czekajcie, korporacja była, korporacja taksówkarska była lodziarnia, była też drukarnia. O, mniej więcej gdzieś tutaj jest drukarnia, w tej okolicy. Tutaj do kupienia właśnie, to będą już tutaj 3 posiadłości. Czwarte jest Sunshine Autos, właśnie w tym miejscu. Oraz doki. To by było tyle, jeśli chodzi o tą część Vice City. Zaś dalej, jeśli chodzi o dalszą część, to tak. Tutaj mamy wytwórnię filmową, dla której też będziemy mieli misję. Tutaj mniej więcej w tej części nic, chociaż nie, czekajcie, bo jest tutaj, akurat tak się składa, że jest pewna miejscówka. Jest Klub Malibu. Jest to najdroższa miejscówka w całym Vice City. Ale z drugiej strony, tak jakby daje nam ofertę, no najlepiej płatnych misji w ogóle tam i będzie nam najwięcej dawało. No w sumie cena zobowiązuje w ogóle. A poza tym jest jeszcze tutaj na pewno gdzieś w okolicy klub Pole Position, dla którego jest najnudniejsza misja z kolei. I najbardziej monotonna i w ogóle. Dobra, to kupowanie posiadłości myślę, że zajmę się... Cóż, mamy 23 minuty odcinka, także... Dobra, to przede wszystkim dla... Nie, w sumie to bym chciał wykonać misję dla każdej z tych w ogóle, tak... Nie, tak jak mówiłem, to by... Czekajcie, mamy 3, 4, 5, 6, 7... Mamy bodajże 7 interesów w Vice City, jeśli się dobrze orientuję, tak? Czekajcie, 5... Nie, 8 mamy! Okej, okay, na pewno mamy wytwórnię filmową, tylko kurde, od czego bym chciał zacząć? Chciałbym zacząć najprawdopodobniej od... Nie no, na pewno wiem, że trzeba kupić doki, drukarnię oraz lodziarnię. Dobra, to wiecie co? Może się zajmę najpierw drukarnią przede wszystkim. Zobaczmy, ile właśnie drukarnia kosztuje. Czy jest za dużo, czy za mało? Okej, okay, w międzyczasie hajtencików rozjedziemy. Dostaniemy Wanted Level, ale ja się tym nie przejmuję totalnie. Bo ja chcę po prostu zobaczyć... O, karetka już jedzie nawet. Proszę bardzo, jak ładnie. Wow. Strzelają. Czekajcie, gdzie jest? O, tu jest drukarnia dokładnie. A ona kosztuje mniej więcej, pozwólcie, żeby wam powiem, kosztuje 70 tysięcy! Ej, a ja broni mam. Hello, Tommy? Yeah. Baker. Just wanted to say I really enjoyed the show. Me and the boys want to thank you and remind you, you got our respect. Good day. Keep riding hard, son. Okej. Okay. Baker jest nam wdzięczny mniej więcej za to, że tutaj był koncert i w ogóle, że fajnie było. Dobra, niby 70 tysięcy, ale mam 64 tysiące plus willę Versettiego, w której to nam się Kasiora zbiera. I zobaczmy, czy nam się zebrało właśnie już te 5 tysięcy z tego, co się orientuje, że maksymalnie zbiera. Ale z drugiej strony chciałbym też porobić też misję dla tego, dla salonu samochodowego. Nie, czekajcie, najpierw wezmę drukarnię, wezmę też... Nie, nie wezmę lodziarnię, chyba będę robił mniej więcej później.
Chociaż wiecie co, odnośnie misji właśnie związanych z tym, z lodziarnią oraz salonami samochodowymi, to... Nie no, myślę, że można by było trochę odświeżyć formę audiologów w ogóle, bo... Ostatnio tego naprawdę dawno nie było, a... Skoro mamy teraz takie misje, o, proszę bardzo, jak ładnie, 5000? Brakuje nam 600 dolców, tylko no niestety, ale ja też broni mam przy okazji. A nie, czekajcie, bo drukarnia będzie wymagała tego, żeby ten... Żeby być uzbrojonym na dane misje, chociaż... Wait a second! Przecież ja mam bronię w mojej willi! Ja autentycznie mam bronię w mojej willi! Chociaż z drugiej strony, z jednej strony chciałbym zrobić najbardziej drukarnię, ale z drugiej strony... Wy mi powiedzcie, proszę bardzo! Co wy byście chcieli zobaczyć właśnie w ramach właśnie robienia misji, właśnie takich w ramach dla interesów tam i ogólnie? Okej, 50 ammo do shotguna, elegancko, wszystko pięknie. Powiedzcie, co byście chcieli zobaczyć najpierw właśnie w ramach właśnie tych misji? A póki co, ja sobie wezmę, zapiszę grę. Okej, tutaj na slocie numer 5, proszę bardzo. I tyle ode mnie, także no co? Hej, wait a second. Ja jeszcze muszę zaparkować moją limuzynę, którą tu przyjechałem. Okej, 41 dolców. A w taki sposób nie chcę jej parkować, tylko chcę je zaparkować do garażu i w ogóle. Niby mam tutaj jedno, ale... Limuzyna, którą mam normalnie tutaj, to nie jest limuzyna zespołu Love Fist. A to duża różnica, mimo wszystko. I dopiero teraz idę zapisać grę. Okej, okay, może w międzyczasie się... Nie, dobra, nie uda się zebrać w międzyczasie pieniędzy tutaj na ten... Na posiadłość. Okej, okay. Publicity Tour to była misja, okej, okay, ciach. A nie da się z tego sejfu może coś wziąć? Tommy, jakaś pożyczka albo coś? Nie, no w sumie... Prosić samego siebie o pożyczkę, naprawdę. Dobra, anyway ludzie. To by było na tyle i... Tak jak mówiłem, w komentarzach piszcie mi... Co, jak, misje dla jakiej posiadłości chcielibyście zobaczyć jako pierwsze. A tymczasem... Dziękuję wam serdecznie za uwagę. To było GTA Vice City. Ja jestem Recek, trzymajcie się. I czołem!